analiza tematyczna Topic Modeling. W pewnym sensie jest to kontynuacja tematów, które Maciej Piasecki poruszał w poprzedniej prezentacji. Będziemy rozwijali kolejne elementy i nawiążemy do podobnych narzędzi. Proszę Państwa, co chciałbym, jaki sobie cel postawiłem, przygotowując tą prezentację, próbować Państwu odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób, mając korpus, czyli zbiór tekstów, uzyskać informacje o tym, jakie tematy są tam poruszane. Pytanie, co to jest temat, za chwileczkę postaramy się odpowiedzieć. Czyli przede wszystkim spróbować odpowiedzieć na pytanie na tym, jak przypisać do tekstu temat, czy ten obszar tematyczny. I przewinie się też w czasie prezentacji taka informacja, jak taką informację pokazać na ekranie, czy w postaci jakiegoś wykresu. Zaczniemy od klasyfikacji tematycznej, którą zapowiedział Maciej w swojej prezentacji. Główny element naszej prezentacji będzie dotyczył tak zwanego modelowania tematycznego, topic modeling po angielsku. Chciałbym przede wszystkim pokazać kilka przykładów, nawiązując do korpusów, które już były omawiane przez innych prelegentów dzisiaj. Przedstawić dwie metody i pokazać bardzo pokrótce, jak to możemy za pomocą narzędzi naszych klarinowych przetworzyć. Nawiążę też do WebSty, do tej części związanej nie ze stylometrią, ale z podobieństwem semantycznym i na tym zakończymy naszą prezentację. W świecie idealnym informatyka, bo tu jest bardzo ważna informacja, ja jestem informatykiem, zajmującym się analizą danych, a przede wszystkim w ostatnich latach analizą danych tekstowych. Czymś, co opisuje się w literaturze informatycznej, opisuje się na konferencjach, to jest budowa i działanie różnego rodzaju klasyfikatorów. Czyli mamy duży korpus tekstów, duży to są tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy dokumentów. Dzisiaj w dobie głębokiego uczenia takie mamy marzenie i często da się go zrealizować w pewnych specyficznych sytuacjach. Do tego każdy z tych tekstów ma przypisaną kategorię, ewentualnie kilka kategorii, czyli jest tagowany. Różnie w różnych dziedzinach nieinformatycznych się to nazywa. I my jako informatycy, również my jako Klarin.pl, potrafimy zbudować za pomocą metod statystycznego uczenia, czyli metodą uczenia się na przykładach, czyli musimy mieć dużo dobrze opisanych przykładów, klasyfikator, czyli takie narzędzie automatyczne, któremu podajemy na wejście tekst i on automatycznie do tego tekstu przypisuje kategorię. Ale o pewnych wątpliwościach tutaj będę starał się powiedzieć. To nie jest nigdy takie idealne. Proszę Państwa, na stronie internetowej mamy taki bardzo prosty klasyfikator, nauczony, żeby pokazać, że on coś potrafi, który daje jakieś działania. Ja za chwileczkę postaram się przełączyć na to, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak to wygląda. Możemy tam wpisać dowolny tekst, nacisnąć przycisk analizuj i w sposób mniej lub bardziej magiczny narzędzie nam wyświetli jakąś informację. Przypiszę ten tekst do jakichś klas. Możecie się Państwo z tym pobawić, ale może nie w tej chwili, bo chciałbym parę tutaj wątpliwości zasiać, że ta sprawa nie jest tak idealna. Mimo tego, że w wynikach syntetycznych przedstawianych w artykułach ten klasyfikator osiąga ponad 90% poprawnej dokładności. Z czym jest problem, proszę Państwa? Dlatego, że metoda, którą stosujemy, opiera się o wyciągnięcie wiedzy z przykładów. Ta metoda jest bardzo podobna do tego, znaczy w jednym z rozwiązań, bo tu bardzo wiele jest wariacji, którą przedstawiał Maciej w swojej prezentacji, czyli w jaki sposób opisujemy każdy tekst liczbą, na przykład częstością wystąpień słów, jest to jedna z najprostszych metod i maszyna, prosty kawałek kodu czy pewna matematyka stara się zbudować model, który przypisuje tym liczbom jakieś klasy, które zostały przygotowane w zbiorze uczącym. Taki ładny przykład syntetyczny dla języka polskiego, mamy zresztą na stronach Klarinu udostępniony jeden z niewielu korpusów, który jest otwarty całkowicie, dotyczący klasyfikacji tematycznej w oparciu o polską Wikipedię. Mamy tam około
6 tysięcy tekstów z Wikipedii przypisanych do 34 klas tematycznych. W rozwoju informatyki czy w rozwoju analizy automatycznej danych przewijała się cała gama metod, które potrafimy i używamy. Gdzieś tam w 1986 po raz pierwszy propozycję, ten TF-IDF, o której też Maciej wspominał, również w tych rozmowach w czasie lunchu. I na tym dokumencie, przy tej metodzie opartej o zliczanie słów, ewentualnie lematów, bo polski język skomplikowany jest w tym przypadku w porównaniu z angielskim i wprowadzenie do form podstawowych bardzo poprawia sytuację, czyli jeżeli traktujemy to słowa z tekstu, to 77% dokumentów na zbiorze, który nie był widziany w czasie procesu uczenia, z tego samego korpusu, ale nie był widziany w procesie uczenia. Tak postępujemy w przypadku analizy skuteczności tego typu metod. A w przypadku, kiedyśmy użyli narzędzia typu Tagger, które lematyzują, czyli wprowadzają słowa do form podstawowych, uzyskaliśmy 82%. Widzicie, to było zrobione dużo później niż w 90 roku, bo jeszcze wtedy Taggerów dla języka polskiego powszechnie działających nie było. Tak naprawdę największa rewolucja zrobiła się w ostatnich 4-5 latach, bardzo szybki postęp. Takim dużą zmianą jest algorytm FastText i tu jak Państwo widzicie podskoczyło do 88%. Tutaj podejście polega na tym, że do każdego słowa z tekstu traktujemy jako wektor, jako zbiór liczb, który jest uczony w procesie oglądania tych danych uczących. Podobny pakiet, ale tutaj rozwój był przez kilka lat. W rozwoju tego pakietu FastText brali również Czesi i Polacy, on był związany z Facebookiem, więc zwrócili uwagę na problem fleksji i dlatego wprowadzili oprócz modelu słowa również model n-gramowy, który bierze pod uwagę szczególnie końcówki słów i dzięki temu uzyskano lepsze wyniki dla języków typu nieangielski i przy zastosowaniu takiego podejścia możemy uzyskać 92%. Ale tutaj dokonano jeszcze jednej bardzo dużej rewolucji, która jest, powiedziałbym, taką rewolucją zaskakującą i może nie dotarła do środowiska poza środowiskiem zajmującym się analizą danych, czyli tak zwane statystyczne modele językowe. Tutaj wykorzystano taką sytuację, że to przypisanie słów do wektorów budujemy na tekstach, jakie mamy do dyspozycji, na dziesiątkach, milionów, miliardów tekstów, które da się ściągnąć z internetu, da się ściągnąć z książek i budujemy taki model kompletnie bez żadnej innej wiedzy niż to, że pewne słowa występują w kontekście innych słów, na podstawie sąsiedztwa. I dzięki temu, że mamy taki model zbudowany na dużej ilości danych, tutaj atrakcją tego rozwiązania jest takie, że te dane nie muszą być w żaden sposób tagowane czy oznaczane, byle reprezentowały tekst, który w danym języku, który analizujemy. I zobaczcie Państwo, nastąpił kolejny przeskok z 88 do 92%. I w ostatnich latach najmodniejsze rozwiązanie, klasa rozwiązań, bo tutaj jest dużo wariacji, zresztą nawet te rozwiązania ostatnio wkraczają do rozpoznawania obrazów, czyli sieć typu BERT przez Google zaproponowane, czyli transformery, model kontekstowy, bardzo, bardzo złożona sieć, ale pomysł jest trochę podobny do poprzedniego, czyli taką sieć przeuczamy na dużym zbiorze danych. Żeby to było jasne, takie przeuczenie takiego modelu dla polskiego w warunkach, powiedzmy, Politechniki Wrocławskiej, to jest około miesiąca czasu działania jakiegoś najlepszego komputera. W tej chwili Allegro na przykład pracuje na największym modelu dla języka polskiego. Jeżeli mamy taki model przygotowany, to możemy takie coś przyuczyć do konkretnego zadania. I to przeuczenie już trwa tylko, powiedzmy, jeden dzień, oczywiście, jeżeli mamy odpowiednie zasoby typu złożone karty graficzne. Jest to bardzo złożone, jeżeli chodzi o wykorzystanie zasobów komputerowych, ale zobaczcie Państwo, nastąpił kolejny przeskok. Także wraz z rozwojem potrafimy coraz lepiej sobie radzić z takimi zadaniami, więc powinno być wspaniale. Wspaniałość polega też na tym, że nie tylko jest to rozwiązanie polegające na rozpoznawaniu tematu, czyli przypisaniu tekstu do jakiejś grupy tematycznej. Nawiązując do poprzedniej prezentacji, również robiliśmy analizę w zadaniu rozpoznawania autorstwa. Na przykład w korpusie 100 nowel z XIX i początku XX wieku, tu chodzi o to, żeby korpus był otwarty dla języka polskiego, w tym wypadku mówimy, w 80% byliśmy w stanie rozpoznać autorstwo na podstawie prostych cech typu
a może i złożonych, jakimi są bigramy gramatyczne, o których Maciej wspominał. Z płcią trochę gorzej, ale też nie tak źle. W wypadku korpusu tysiąca nowel, gdzie tych danych mieliśmy więcej, uzyskaliśmy jeszcze lepsze rozwiązanie rzędu 86%. Też spokojnie radzimy sobie z rzeczami, które nie są tekstem, albo są bardzo krótkim tekstem. W wypadku na przykład danych pod tytułem tytuły książek, to są wyrazy, to są ciągi do 10 wyrazów, tylko tutaj mieliśmy bardzo, bardzo dużo danych, bo ponad 571 tysięcy, więc to tutaj jest bardzo istotnym aspektem. Potrafiliśmy rozpoznać gatunek tekstu, a tam było wyróżnionych ponad 28 rodzajów. Bo tu nie do końca chodzi o gatunek literacki, bo teksty nie tylko literackie tam występowały. W 92%, nawet co jest zaskakujące, proszę Państwa, udaje się trochę lepiej niż losowo rozpoznać płeć autora na podstawie tytułu. Widzicie, tu jest dyskusja, czy to jest kwestia słów, czy bardziej tego, że pewne gatunki, rodzaje tekstów częściej pisały kobiety niż mężczyźni. Potrafimy również radzić sobie z językiem polskim, jeżeli chodzi o stylometrię. Tutaj wyniki badań dla języka ukraińskiego przez nas prowadzone, czy nawet ostatnio dla języka hiszpańskiego. Podsumowując te liczby, czyli 100% byłoby ideałem, ale oczywiście raczej takiego wyniku nie należałoby się spodziewać, bo zawsze jakiś błąd w danych może nastąpić, że jest idealnie. Ale to jest idealnie, proszę Państwa, w świecie naszym informatycznym. Kiedy spotykam się z Państwem, czy spotykaliśmy się w rzeczywistości niewirtualnej i mieliśmy coś zrobić na rzeczywistych danych, to się okazywał pierwszy podstawowy problem. W korpusach, które często Państwo chcielibyście dokonać klasyfikacji czy automatycznego grupowania, niestety liczności są nie tak duże. Tu mamy taki wykres na osi, jest skala logarytmiczna, zwracam uwagę. Generalnie bardzo mocno wyniki rozpoznawania zależą od tego, ile mamy przykładów dla danej klasy. I te wartości rzędu 1000 dla klasy, czy na przykład 50 000 dla klasy, które dają nam wręcz rewelacyjne wyniki, w rzeczywistości badawczej rzadko występują. Kto miałby na tyle czasu i pieniędzy, żeby oznaczyć takie wielkie korpusy? Więc to jest chyba pierwszy problem, z jakim się spotykamy. To znaczy to, że dane, które Państwo dostarczacie, nie są tak dużej liczności. Drugi problem, o którym też Maciej wspominał, to jest spójność oznaczeń. Proszę Państwa, maszyna się tylko nauczy tego, co jej przedstawiono. Najmniejszy błąd, oczywiście może 1 na 1000 to nie będzie problemu, ale jeżeli 10-20% danych będzie źle oznaczonych, to ta maszyna może nauczyć się tych źle oznaczonych danych. To, że osoby kodujące nie trzymały się tych samych zasad, czy używały informacji jakiejś, której nie ma w tekście do tego, żeby coś przypisać, czyli rzutowały swoje jakieś psychiczne stany, czy swoje stany pojęciowe do tych oznaczeń, może spowodować, że nie będziemy w stanie nauczyć maszyny rozwiązywać takiego zadania. Także, a koszty, szczególnie oznaczenia dużej ilości, są tutaj bardzo istotne. Także potrafimy, ale z praktyką to różnie bywa, proszę Państwa. Druga sprawa, tutaj zachęcam może po wykładzie, jakbyście Państwo przeszli jeszcze raz, zobaczyli to proste narzędzie i wpisali tam cokolwiek. To narzędzie zawsze da odpowiedź. Narzędzie uczyło się na jakimś rodzaju danych. Dostarczenie mu danych z innego rodzaju tekstów, im one będą bardziej odległe, cokolwiek to znaczy, od tego, które narzędzie widziało w procesie uczenia, tym jest większe prawdopodobieństwo, że wyniki będą błędne. To też jest poważny problem, czyli przeniesienie pewnego modelu z jednej dziedziny na drugą nie zawsze się udaje, albo często wymaga jeszcze raz przygotowania danych. Także jak nauczymy narzędzie rozpoznawać jakieś tematy na tekstach prasowych, wykorzystanie tego do tekstów, które na przykład są tekstami typu wypowiedzi studentów, a co dopiero powiedzmy do jakiejś literatury, to wyniki mogą być po prostu niepoprawne i tego się należy spodziewać. Także bardzo ostrożnie też należy w praktyce podchodzić do tych procentów. One ładnie działają pod warunkiem, że to jest na pewnym spójnym korpusie przygotowane i testowane. Oczywiście możemy sobie częściowo
z takim problemem poradzić czy poprawić. Taką bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem są wspomniane przeze mnie modele językowe. Taki przykład praktyczny, jeden z moich studentów w ramach pracy magisterskiej realizował system, który dla dużej firmy w tekstach, powiedzmy po angielsku, ale ten angielski to nie był poprawny, bo chyba żaden Anglik tak naprawdę w tej firmie nie pracuje, mimo że firma jest światowa, bo teksty, które produkowali, to w większości były osoby, które nie pisały, znaczy angielski nie jest ich językiem ojczystym, a po drugie slang techniczny jest bardzo specyficzny. Masa tekstów i chodziło o to, żeby na podstawie pewnych opisów problemów automat przydzielił problem do pewnej grupy programistycznej, która wykonuje takie zadanie. I jedna ze sztuczek, które została zastosowane, było to, że wykorzystano, czyli douczono ten model językowy tego języka technicznego. To była firma, która zajmuje się telekomunikacją, więc było bardzo dużo słów związanych właśnie ze specyfiką obszaru tej firmy, które w tych dużych korpusach, jak te modele były uczone, występowały bardzo rzadko. Więc jak dodano duży zbiór tekstów, które firma posiadała, plus jakieś teksty naukowe z podobnego obszaru, jakieś instrukcje obsługi i tak dalej, okazało się, że poprawność tego przypisania mocno podskoczyła i osiągnięto wynik, który był analogiczny do tego, w jaki osiągali ludzie analizujący te teksty. To nie było 100%, bo przypisanie do grupy programistycznej danego zadania jest niejednoznaczne, a po drugie system widział tylko to, co wcześniej ludzie robili. Oni też popełniali błędy, ale dokładnie osiągnięto ten sam efekt, jak to ludzie wykonywali, co przy tysiącach zadań, które w tej firmie dziennie się przetwarza, było dużym zyskiem dla niego. Inny przykład pokazujący praktyczne problemy z takim zadaniem. Zajmowaliśmy się ostatnio zadaniem automatycznego przypisywania kompetencji, czy tam tagowania automatycznego tekstów typu kompetencje zawodowe, kompetencje rynkowe i kierunki studiów. Dokładnie było około 3000, więc nie tak dużo, nie tak mało. To jest rzecz, która już taka liczba wydaje się dla nas atrakcyjna, ale powiedzmy z czasu, na któryśmy spędzili około miesiąca prac, oczywiście nie cały czas, tak naprawdę 3 tygodnie z tego miesiąca zajęło nam uzgodnienie z odbiorcą, jakie powinny być etykiety. Jakie tu mamy praktyczne problemy, na które Państwa uczulam, jakbyście chcieli Państwo wykorzystać nas do pomocy, żeby zbudować taki automat. Po pierwsze, duża niespójność tych etykiet. To kilka osób robiło niezależnie, więc bardzo szybko nam wyszło, że coś jest nie tak z tymi danymi. To, że dla niektórych klas mieliśmy trzy przykłady. Trudno, żeby się system nauczył na 3 przykładach i wyciągnął wniosków w stosunku do tych 3000, które były. Także najwięcej czasu to była interakcja z odbiorcą, żeby starać się te etykiety jakoś uspójnić, żeby usunąć czy przypisać do innych grupy, które są po prostu śladowe w tym wszystkim. Tam było na początku około 90 etykiet, 90 grup, ale większość z nich to były takie przykłady rzędu 1 przykład, na przykład 2, 3, więc to było tak naprawdę pewne tylko zaśmiecenie danych. Po dokonaniu tego bardzo długiego procesu uzgadniania, porządkowania tych danych, kiedy te dane były na odpowiednim poziomie z punktu widzenia uczenia maszynowego, uzyskaliśmy za pomocą sieci głębokich 81% przypisań, co wydaje mi się na teksty, które tam były do oceny, bardzo dobrym rozwiązaniem. Podsumowując, proszę Państwa, jeżeli dostarczycie Państwo oznaczony korpus, duży korpus, cokolwiek by miało to znaczyć, nie zawsze to wymaga komunikacji, i w miarę spójnie oznaczony, jest bardzo duża szansa, że będziemy w stanie dla Państwa zbudować klasyfikator. Takiego narzędzia gotowego nie ma, jeżeli chodzi o stronę Klarinu, bo to nie ma najmniejszego sensu. To zawsze musi być interakcja. Te dane trzeba uporządkować, te dane trzeba zweryfikować, co musi być również udział Państwa. Także to nie jest rzecz, która się dzieje od razu, na drugi dzień, ale jesteśmy w stanie w tym pomóc i nas to też interesuje tak naprawdę i do tego też Klarin został zaproponowany. Co może być atrakcyjne, bo tworzycie Państwo pewną pracę ręcznie na pewnej części danych, a potem możemy to wykorzystać już dla pozostałej grupy w sposób automatyczny, pod warunkiem, że nam się uda. Nie gwarantujemy 100% skuteczności. Im będzie tych danych więcej, spójniej oznaczone, tym jest większe prawdopodobieństwo, że efekt będzie dla nas i dla Państwa ciekawy.
ale bardzo często nie ma albo tych oznaczeń, albo te oznaczenia są niestety zbyt ich jest mało, czy zbyt niespójne dla narzędzia, jakim jest uczenie maszynowe. To czy coś możemy wtedy zrobić? Można spróbować poprzez takie przeniesienie wiedzy zobaczyć, czy istniejące narzędzia, czy istniejące modele sobie radzą z tym zadaniem. Czasami się to udaje, ale stosunkowo rzadko. Wobec tego musimy sięgnąć do całkiem innej gamy metod, do metod z serii eksploracja danych, które będą starały się wydobyć tam informacje po prostu z tego, że pewne słowa, pewne informacje współwystępują w tych samych tekstach. I do takiej grupy należy coś, co nazywamy modelowaniem tematycznym, które było już troszeczkę dzisiaj zapowiedziane w aspekcie koronawirusa. Co to jest temat w ujęciu modelowania tematycznego, to jeszcze dokładnie zdefiniuję za chwileczkę, ale tak, żeby było wiadomo, o co chodzi, jest to po prostu lista słów, tak naprawdę, z pewnym parametrem mówiącym o istotności dla danego tematu. Przykład pierwszy, korpus, który składał się z tekstów z portali internetowych, opinie o hotelach i medycynie. Problemem jest takim, że ten system modelowania tematycznego wykorzystuje współwystępowanie słów w tekstach. Za tym idzie, teksty nie powinny być bardzo długie i bardzo krótkie, cokolwiek by to miało znaczyć. W tym wypadku przyczyliśmy te teksty dla tekstów, które były krótsze niż 1000 bajtów. Otrzymaliśmy około 1300 dokumentów. I proszę Państwa, tutaj macie przykład tematów, które zostały wygenerowane. Ja je podzieliłem na tematy w górnej części dotyczące medycyny, a w tej dolnej dotyczące hoteli. Widać, że narzędzie znalazło. Wielkość słów, którą Państwo tutaj widzicie, jest wprost proporcjonalna tej istotności, którą algorytm wykrył, czyli im większe słowo, tym jest bardziej istotne dla mojego tematu. Ja nie będę się zajmował analizą tych wyników, bo to zawsze wymaga pewnej wiedzy, znajomości korpusu i odpowiedzi na jakieś pytanie badawcze. To jest po Państwa stronie, a my potrafimy dostarczyć, czyli wrzucamy duży zbiór danych i on automatycznie, tylko ze współwystępowania słów, znajduje temat. Czy one są sensowne? Nie wiem. Jak oglądamy te przykłady tutaj, wydają się sensowne. Ale ocena wyniku wymaga znajomości korpusu. Jest to często praca iteracyjna. Znajdujemy czasami tu słowa, które wydają się nam bezsensowne, typu mi chociażby, domyślić skąd się tam pojawiło, więc możemy na przykład tak zwanej stop listy do algorytmu to dodać i jeszcze raz puścić, jeszcze raz, tak żeby otrzymać w końcu tematy, które na przykład nie są zaśmiecone słowami, które chcemy pominąć. Koronawirus już był dzisiaj omawiany, więc tylko bardzo krótko, że wyniki, które Państwu pokażę, są na troszeczkę innym zbiorze danych, to znaczy również wzięliśmy pod uwagę teksty z tego samego źródła, ale z okresu od maja do prawie dzisiaj, bo to było do końca października, co za tym idzie, mieliśmy jeszcze więcej tekstów, ponad 70 tysięcy, więc jest jeszcze ciekawszy z punktu widzenia takiej metody działania. Teksty podlegały lematyzacji, czyli działaliśmy tutaj tylko na lematach, żeby ograniczyć problem fleksyjny i zostawiliśmy tylko rzeczowniki, czasowniki. Takie założenie było, że są te części mowy, które niosą informacje. Do tego ta stoplista, pewne słowa były iteracyjnie usuwane, dlatego że w tych tekstach bardzo często ściągniętych automatycznie z internetu pojawiały się takie zwroty typu nazwa portalu, typu wejdź pod link, czy różnego rodzaju specyficzne słowa charakterystyczne tylko dla portalu, w ogóle nie dla treści, no bo jak Państwo wiecie na dowolną stronę i automatycznie ją ściągniecie, przecież będzie mnóstwo rzeczy, których nie jestem właściwym tekstem. Oczywiście tego nie robił człowiek, bo trudno, żeby człowiek 70 tysięcy stron czy dokumentów obejrzał i przejrzał. I proszę Państwa, przykład wybranych tematów przeze mnie tendencyjnie, tam było 50 tematów takich, które wydawały mi się ciekawe, które oczywiście dotyczą z jednej strony rzeczy związanych z koronawirusem, ale na przykład rzeczy dotyczącej kultury, no bo zabroniono, czy tutaj też jest problem, czy rzeczy związanej z protestem, policją, bo też taki był okres, czy rzeczy z wyborami, bo też w tym okresie się pojawiały. Tu jest ciekawe zjawisko w tym korpusie, tak jak na przykład też i w chronokorpusie, mamy tą informację w czasie, więc możemy to wykorzystać i zwizualizować.
Da? Czyli możemy sobie wybrać powiedzmy od 5 do 9 tematu, zobaczyć jak w czasie się to rozwijało. To jest krzywa, która jest lekko ważona takim oknem 7-dniowym, bo tutaj również jest taki efekt związany z niedzielami, kiedy tekstów jest mniej chociażby. Oczywiście tych tematów jest 50, trudna jest analiza, ale możemy każdą z tych tutaj powiedzmy zastanowić się, powiedzmy, co to jest na przykład to niebieskie, które gdzieś tutaj wywinęło, to jest rzeczy związane ze sportem. Co to jest to pomarańczowe, dotyczy kwarantanny i osób. Co to jest to zielone, to jest szkoła. O, tutaj widać ładnie, że jak się szkoła pojawiła i jak gdyby ta druga fala istotna, to nagle cała masa tekstów związanych ze szkołą, dzieckiem, edukacją się pojawiły, a te fioletowe to rzeczy związane z przypadkami, Chinami, również innymi miejscami. Proszę Państwa, tutaj narzędzie nie miało żadnej wiedzy, no tylko wykorzystało informacje, które było w tekście. Możemy na przykład obejrzeć najbardziej prawdopodobne, bo tak naprawdę narzędzie przypisuje do każdego tekstu prawdopodobieństwo tematu, czyli jakąś jego istotność. I tutaj po sumowaniu i zważeniu tym, że mamy nierównomierne dane rozmieszczenie w czasie, otrzymaliśmy taką krzywą, więc może się pojawić pytanie badawcze, no co to jest ten taki najistotniejszy temat? No to patrzymy, że on jest 49, otwieramy plik, prawda? I to są wybory, które tutaj korespondencyjne w aspekcie szczególnie koronawirusa były, bardzo często się pojawiały. Czy ten zielony tutaj taka górka, proszę Państwa, która jest w okolicach gdzieś tam okresu typu wrzesień, no to mamy takie słowa typu zakażenie, liczba, czyli gwałtowny wzrost, który nastąpił, wszyscy się denerwowali, co to będzie, a on potem zaczął następować. Ale mówię, interpretacja tego wymaga znajomości korpusu. Akurat to, że żyjemy w tym czasie, pozwala mi interpretować te wyniki, a oczywiście szczególnie do Państwa korpusów, ja nie będę potrafił powiedzieć, o co tu chodzi. To my Państwu dajemy pewne ślady, pewne sygnały, że coś tam jest, a to Państwo musicie zinterpretować. Inny przykład, korpus też omawiany dzisiaj, ja chcę pokazać przez to, że potrafimy zrobić to i w nawiązaniu do czegoś, co może Państwo widzieliście dzisiaj, korpus Chronopresa, organizowany przez profesora Pawłowskiego, dotyczący prasy polskiej, czyli całkiem inne teksty, ale też prasowe, z prasy już klasycznej, ocerowane, poprawiane ręcznie, jeszcze w takim stanie sprzed jakiegoś czasu, czyli 2000 próbek, bo dzisiaj tego jest troszkę więcej. I widzicie Państwo, na przykład takie tematy się pojawiały. Natomiast czy temat ma znaczenie, to zależy od człowieka. I pan profesor obejrzał w tym wypadku też 50 tematów i każdemu tematowi przypisał etykietę ręczną. To trzeba zrobić przez człowieka, tego automat nie zrobi. Już nie pamiętam, któraś z firm Amazon czy Google ma taką usługę, że można wysłać listę słów i tam siedzą ludzie, nie wiem, czy po polsku wątpię, ale po angielsku coś takiego robią i nadają temu jakąś etykietę. Zapłacić się to zrobią. Nazwał, zresztą chyba możecie Państwo się zgodzić, że to jest zgodne z tym, co tutaj się pojawia jako wojna. Inne topiki, które można było zauważyć, czy wieś, chleb, czy mydło, bydło, mleko. Inny przykład z tej samej gamy. Sport, Czechosłowacja, wyścig pokoju, tutaj tego typu sprawy, bo takie teksty przecież w tym korpusie występują. Czy właśnie, to jest bardzo ważny slajd, proszę Państwa. To nie jest tak, że każdy topik to cudowne, spójna informacja. W tym zbiorze słów będziecie mieli Państwo coś, co pan profesor nazwał chaosem, przynajmniej mówię śmieć, bo tego typu dane też tam były. To, że one współwystępowały razem w tekstach, nie ma tutaj kontekstu znaczeniowego. I powiedzmy 10-5% topików zawsze, prawie w każdym korpusie, reprezentuje to tło, ten szum tła, proszę Państwa. I takie dane możecie się spodziewać. Czyli co, znowu możemy to umieścić w czasie, bo akurat ten korpus ma takie możliwości, ma takie dane, prawda? I tutaj możemy wyciągnąć informację, że intensywność tematów związanych z wojną spadała, a już powiedzmy w latach 50., po połowie lat 50. bardzo mocno spadała,
a takie rzeczy, które pan profesor zaetykietował lifestyle, bo to, że mam przypisane do pewnych tematów słowo czy temat, to musi dokonać człowiek. My potrafimy zrobić wykres. Też oczywiście czasami ocenić jako ludzie, ale to wymaga zawsze analizy. Więc tu wiele rzeczy nie zrobi się automatycznie. To musi być kooperacja między nami, ale po to to pokazuję, żebyście państwo zobaczyli, że potrafimy coś takiego zrobić. Czyli co to jest to modelowanie tematyczne? Jest to probabilistyczny model, statystyczny, proszę państwa, który stara się odkryć pewne ukryte, nieznane tematy tylko i wyłącznie na współwystępowaniu. Ten model zakłada straszne uproszczenie. Zakłada, że kolejność słów w tekście jest nieistotna. To jest pierwsze założenie. Są te teksty, nie mogą być za długie ani za krótkie. To jest bardzo ważna informacja. Moje pierwsze zetknięcie z tymi metodami nie dało żadnych rezultatów, bo chciałem za długie teksty przetwarzać. Mamy dwie metody zaimplementowane w naszych narzędziach. Metoda oparta o modele Dirichleta. Może to nie jest miejsce na wyjaśnienie, czy druga metoda, którą zaproponowana w Rosji, model Bicard oparty o modelowanie tematyczne z regularyzacją, inny model matematyczny, tamten był oparty o pewien rozkład, tutaj jest założenie o pewne czynniki regularyzacyjne. Oba narzędzia produkują z siebie obrazki, które państwo widzieli. Jak? Można wejść na stronę, którą tutaj państwu podałem, wybrać sobie, ile chcemy mieć tematów. Tu jest pewien problem, musimy sami podać liczbę tematów. Narzędzie BigR w najnowszej wersji próbują Rosjanie rozwiązać ten problem, ale on jest problemem takim bardzo trudnym. Tak naprawdę generuje się wszystkie tematy jakimiś metodami matematycznymi, wybiera, które rozwiązanie ma jakąś miarę matematyczną najlepszą. Jest strasznie długo trwa, więc na razie tego nie udostępniamy, bo analiza by trwała bardzo długo. Dzięki temu, że zajmujemy się NLP, dodajemy pewne dodatkowe rzeczy, czego w tych pakietach ani jednym, ani drugim nie ma w rzeczywistości, czyli wiedzę związaną z częściami mowy, możemy zrobić tylko rzeczowniki, z lematyzacją. I po kliknięciu otrzymacie państwo wyniki. Takie obrazki czy przypisania, które widzieliśmy przed chwileczką, nie będę tych szczegółowo ich omawiał, bo nie ma możliwości czasowych. Jeżeli państwo byli zainteresowani, z ochotą przygotujemy dedykowane szkolenie właśnie z takim narzędziem. Przykład wyników, jak możemy zobaczyć, tak jak podobnie jak Maciej wspominał, tak możemy te wyniki prezentować w płaszczyźnie dwuwymiarowej. Tu mamy jakąś jedną z metod tego rzutowania i wspomniany przeze mnie, proszę państwa, korpus medycyny i hoteli. Co widać na nim, że bardzo ładnie oddzielone zostały teksty z medycyny i hoteli. Tutaj czy przy innym metodzie rzutowania opartej o zachowanie odległości, tam były podobieństwa, też mamy wyraźny tutaj. Zresztą no, trudno byłoby się spodziewać inaczej. Teksty o medycynie mocno się różnią od tekstów od hoteli, więc właśnie przykład jest troszkę tendencyjny, ale też żeby pokazać, jakie są możliwości tego typu analiz i tego typu działań. Czy możemy to zwizualizować w przestrzeni 3D, żeby mieć większą swobodę rzutowania tych dokumentów na przestrzeń niżej wymiarową. Z jednej strony chcielibyśmy jako twórcy aplikacji dać państwu jak najwięcej możliwości. Z drugiej strony, patrząc na pytania, które państwo potem nas przysyłacie, to najchętniej byście chcieli państwo mieć od razu wynik, więc jak najmniej tych opcji, które tam jest całkiem sporo, więc parę rad doświadczonego przetwarzacza topików, proszę państwa. Metoda LDA jest lepsza, albo topiki, które otrzymamy, czyli te rysuneczki z tymi częstościami słów, wydaje mi się, że są lepsze dla człowieka, w sensie my to lepiej interpretujemy. Artem jest szybszy w działaniu, oparty trochę na innych zasadach. Jeżeli chcemy wykorzystać wyniki do grupowania, czyli do tej rzeczy, o której Maciej wspominał a propos cech związanych ze stylometrią, a tutaj mamy cechy związane z modelowaniem tematycznym, Artem daje lepsze wyniki. Jakie są problemy? Też widzę, jak państwo używacie to narzędzie. W ogóle zachęcam państwa, jeżeli państwo używacie jakiekolwiek z narzędzi Clarinu, to żebyście się państwo zalogowali. Wtedy ja w logach widzę, że ktoś wielokrotnie uzyskał jakiś błąd, bo to też czasami system siebie wyrzuca, i wtedy mogę do takiej osoby napisać, nawet widząc, co on próbował zrobić, czy co ona próbowała zrobić, jaki jest popełniany błąd. Liczność korpusu, proszę państwa. Trudno 50 dokumentów generować 50 tematów.
tutaj jest istotna taka. Jak macie Państwo 50 tekstów, to nie ustawiajcie tematu więcej niż 5, 6, bo to jest tu bez sensu. To musi być współwystępowanie. Teksty nie mogą być za długie, dlatego w tym narzędziu jest taki przycisk, który pozwala automatycznie podzielić teksty na mniejsze. Proszę Państwa, byście chcieli to stosować do tekstów typu jedno, dwa zdania, nie zadziała. Robiliśmy takie eksperymenty, to nie działa, nie do tego służy ta metoda. Aczkolwiek pracujemy w tej chwili nad takim zadaniem, analizujemy teksty związane z opisem, znaczy generowane z portali internetowych, ale naprawdę krótkie, związane z firmami, które są na giełdzie, akurat z firmami, które te teksty są po angielsku, ale tutaj nie powinno być problemu z innym językiem również. I wydaje mi się, że chyba osiągniemy niedługo sukces, czyli będziemy inną metodę mogli zastosować. Tam podstawowa sprawa jest taka, że w tak krótkich tekstach jest jeden temat, a LDA czy Artem zakłada, że tych tematów jest kilka i tutaj jest podstawowy problem zastosowania. Także na razie ich nie udostępniamy, ale jak macie Państwo taki problem, to trzeba się zgłosić indywidualnie. Jeżeli uda nam się to na dwóch, trzech użytkownikach przećwiczyć z sukcesem, to wtedy udostępnimy to pozostałym Państwa. Także wiele rzeczy też mamy takich, które się rozwijają eksperymentalnie, gdzieś tam pojawiają, jeszcze nie są skończone. Proszę Państwa, mamy też wersję topików międzynarodową, w sensie takim, że podłączamy inne języki. Tam jest pewna lista języków, ale też jak Maciej wspominał w aspekcie Webster, możemy stosunkowo łatwo poszerzyć o kolejny język, pod warunkiem, że jest tagger, który sobie dla danego języka poradzi z lematyzacją, ewentualnie po prostu dla języków niefleksyjnych to tagger nawet może być niepotrzebny w takim rozwiązaniu. Ta lista jest ograniczona, bo to też każdy tagger, każde narzędzie zajmuje pewne zasoby i jeżeli ktoś nie używa, to po co mamy to udostępniać? Ale na żądanie czy na prośbę jesteśmy w stanie dosyć łatwo, przy naprawdę niedużym nakładzie pracy z naszej strony, w wielu przypadkach po prostu dołożyć kolejny język. Więc jak Państwo macie taką potrzebę, jesteśmy Clarin.pl, więc przede wszystkim skupiamy się na języku polskim, ale nasze badacze też analizują inne języki. Czasami naprawdę stosunkowo rzadkie i też w takim sytuacjach też pomagamy. Proszę Państwa, ten problem wyciągania informacji, czy takiej tematycznej, czy podejmowania pewnej analizy tekstów na podstawie informacji tematycznej można spojrzeć jeszcze inaczej. Albo ten aspekt był troszeczkę poruszany, ale tak naprawdę nie do końca. Bo tak naprawdę jest to bardzo podobny schemat, wręcz identyczny, stąd tak naprawdę w tej chwili przejdę do Webster dosyć płynnie, bo jest identyczny do tego, co było opowiadane na poprzedniej sesji dotyczącej analizy telemetrycznej, bo ten problem z punktu widzenia statystycznej analizy danych jest bardzo podobny. Mamy liczby, czyli naprawdę musimy te nasze obiekty analizowane, jakie są tekstami, zamienić na wektory, na liczby. I tutaj metody stylometryczne opierały się o cechy, które miały dotyczyć styli. Natomiast jeżeli wybierzemy inne cechy, inaczej generowane, które będą dotyczyły semantyki tematów, otrzymamy całą kolejną gamę metod. Jeżeli mamy taką reprezentację, to możemy policzyć na przykład odległość, podobieństwo dwóch dokumentów od siebie, co może pozwolić na grupowanie automatyczne, czyli wrzucamy chmarę dokumentów i prosimy narzędzie, a teraz mi to podziel na ileś grup. Ono to zrobi, oczywiście te grupy są sensowne, jest interpretacja. Do tego potrzebujemy wizualizacji i potrzebujemy badaczy. Proszę Państwa, my dajemy tylko narzędzia. One, ich interpretacja wyników. I to są narzędzia eksperymentalne. Trzeba z tą całą ilością opcji się pobawić. Co tu było pustego na slajdzie, proszę Państwa, to, że do Webster możemy dorzucić albo do tej całej gamy metod innego rodzaju cechy. Na przykład po prostu cechy słownikowe. Wyciągnąć słowa. Widzicie, plus pewne metody ważenia, bo sama częstość nie jest najciekawszym z różnych powodów, jakieś TF i DF, okapi czy parę innych metod. Tak naprawdę modelowanie tematyczne może być traktowane jako sposób wektorowej reprezentacji dokumentu, bo modelowanie tematyczne zwraca nam tematy, ale również prawdopodobieństwo, że dany tekst został wygenerowany z danego tematu. Ustawicie Państwo 50 tematów, to każdy tekst zamieni na liczbę 50-wymiarową z ciekawą cechą, że suma liczb równa się 1.
Możemy użyć metod, proszę Państwa, oparte o modele wektorowe, które troszeczkę były wspomniane przeze mnie. To bardzo modna rzecz, bardzo silnie działająca rzecz dzisiaj, dająca bardzo dobre wyniki. Tutaj oczywiście jest problem, że te podstawowe modele modelowały tylko pojedyncze słowa. My chcemy mieć wektor dla całego tekstu. To się okazało, że bardzo prymitywna metoda, jaką jest uśrednienie tych wektorów, daje bardzo dobre wyniki. Bardzo często jest stosowana, są nazwa często typu doc2vec, czyli dokument do wektora jako średnia. Możemy użyć modele budowane dla zdań, całych też takie modele posiadamy, czy kontekstowe modele językowe oparte o sieci głębokich. Tych nie udostępniamy w tej chwili o tak sobie, dlatego że model ELMO, a jeszcze bardziej BERT wymaga kart graficznych i godzin pracy kart graficznych, ale mamy takie zasoby i potrafimy przetworzyć, więc na żądanie możemy coś takiego zrobić. Po prostu te metody są złożone obliczeniowo. One działają lepiej niż te metody poprzednie, ale to lepiej jest jakieś pojedyncze procenty, a wymagają zasobu rzędu 10-20 razy większych, więc one są trochę mniej praktyczne w takich demonstracjach online. Ale posiadamy, pracujemy nad tym, budujemy własne modele, więc jeżeli Państwo macie korpusy, możemy też taką metodą to przebadać i zastosować po prostu Webster. Więc poza tymi kontekstowymi modelami, tymi ostatnimi elementami, te trzy pozostałe są dostępne w Webster jako inny sposób generacji cech, a reszta sposobu czy metodologii, którą omawiał Maciej, jest do zastosowania. Tylko teraz analizujemy trochę inne cechy, bo inaczej je generujemy. Skupiamy się na innej informacji. Przykład praktyczny, proszę Państwa, żeby przekonać Państwa, że to naprawdę działa. Już wspominałem o tym, że zajmowaliśmy się kompetencjami, czyli powiedzmy murarz umuruje, co on tam potrafi zrobić, tak trochę trywializując teksty, któreśmy analizowali. Tu mam metodę opartą o cechy słownikowe i metodę ważenia TF-IDF, proszę Państwa. I tutaj mamy wyrysowane po rzutowaniu na przestrzeń dwuwymiarowym te wszystkie dokumenty, które analizowaliśmy. Do tego pokolorowaliśmy je z wiedzy, jaką posiadaliśmy, bo nasz użytkownik tak potagował te dokumenty. I tu wyraźnie widać, że dokumenty różnych kolorów się ładnie grupują. Czyli na tym przykładzie widzimy, że narzędzie pokazuje, że rzeczy, które ktoś oznaczył jako z tej samej branży, tu występują obok siebie. Czyli to działa w praktyce. To jest tylko ilustracja tego, że takie narzędzie działa. Poza tym też na przykład mogłoby pozwolić na wyróżnienie jakichś nowych grup na tekstach, które nie były wcześniej widziane. Inny przykład, proszę Państwa, teksty od pana profesora Pawłowskiego, który ściągnął informacje na temat misji uczelni. Nam bliskie, bo w większości jesteśmy z uczelni, więc wydawało mi się, że taki przykład będzie bliski nam tutaj mówiącym i słuchającym. Czyli pan profesor zebrał opisy misji wszystkich uczelni ze stron internetowych i metoda TF-IDF, w tym wypadku nie na wszystkich słowach, tylko pewnych wybranych lematach przez pana profesora, jakaś tam miara odległości, metoda rzutowania, żeby faktograficznie stwierdzić. Proszę Państwa, to takie jasno-niebieskie tutaj punkciki, jak można w menu zobaczyć, to są szkoły niepubliczne, czyli one są różne, różnych tematów można zauważyć, a na przykład tutaj dużo fioletowego to są szkoły medyczne, mają bardzo podobnie opisane misje, prawda? Czy bliskie gdzieś powinny być szkoły techniczne tutaj również, czy powiedzmy. Także widać, że szkoły, powiedzmy z jakiejś konkretnej branży, na przykład wojskowe, mają te misje, te teksty bardzo do siebie podobne, natomiast te szkoły dotyczące, te teksty szkół niepublicznych, no bo mają do różnych rzeczy tak naprawdę dotyczą. Część szkół jest związana z takim tematem, część z innym, są bardzo silnie porozrzucane tutaj w obszarze, a ciekawe na przykład jest to, że uniwersytety rolnicze, tutaj te na czerwono, ich opisy misji są po prostu bardzo podobne, wręcz nie do odróżnienia od opisów uniwersytetów, czyli nie skupiają się na rzeczach charakterystycznych dla rolnictwa. Oczywiście wyciąganie wniosków to jest Państwa strona, a na przykład szkoły katolickie, widzicie Państwo, ich misje różnią się silnie od misji innych tekstów. Także naprawdę można potem z takich rzeczy dużo wyciągnąć. I inny przykład,
proszę Państwa, informacje prasowe, 5 rodzajów informacji prasowych. Na przykład stąd wyciągnąłem, że teksty, które mieliśmy o sporcie są bardzo różne, bo grupują się nam w różne grupy. Jak przeczytałem te teksty, to było 10 tysięcy, to już wiedziałem dlaczego. To jest taki sposób na spojrzenie z odległości na dane. Inny przykład, już omawiany przeze mnie, Wikipedia. Ja tutaj pozwolę sobie robić rzeczy, której nie zachęcam nigdy studentów, czyli pokazać to w działaniu, bo w interakcji, i ten adres jest dostępny, będziecie mogli Państwo, jak będą slajdy, potem sobie w to kliknąć. Więc ja w tej chwili udostępnię troszkę inny ekran, ale pokazać, że jakie ciekawe moim zdaniem rzeczy można. To są teksty z Wikipedii, przeze mnie wspomniane. To są te same dane, tylko teraz w aplikacji interaktywnej, webowej. I powiedzmy, możemy sobie, tutaj mamy samochody, o, można zobaczyć, jaki to był tekst, a tutaj mamy wojska pancerne, czyli samochody do wojsk pancernych są blisko i samoloty blisko. Jest tu logiczne wytłumaczenie. To wszystko jest na temat obiektów, które się przemieszczają, prawda? Czy inny przykład, powiedzmy, nie wiem, co tutaj występuje, o, tu na temat monet, czyli bardzo takie, aczkolwiek czasami niektóre podobne są, o, no, pewnie Żydzi bili monety, pewnie takie jest wytłumaczenie, oczywiście można ewentualnie sięgnąć do oryginalnego tekstu, który taką rzecz generował. O, tutaj mamy grupę katolicyzmu, czyli tekstów, które zostały oznaczone w Wikipedii jak na temat katolicyzmu, a tutaj zaraz obok mamy grupę Żydów, czyli też dużej części religijnej, aczkolwiek Żydzi występują jeszcze gdzieś indziej, czyli tematyka pewnie niereligijna też występuje. Także proszę Państwa, jeszcze tu nie pokazuję tego w czasie, bo takiego aspektu nie mamy, ale nawet jeżeli jest to korpus w pewnym sensie stacjonarny, to możemy z pewnego podobieństwa tekstów starać się potem wyciągnąć wnioski. To nam może służyć do tego, żeby w tekstach, które są niepogrupowane, zidentyfikować grupy. To może nam służyć do tego, że możemy badać i analizować podobieństwo pewnych rzeczy do siebie. Trudno by było człowiekowi na to spojrzeć tak, czytać wszystko i zbudować sobie model w głowie, bo tych tekstów było ponad 6 tysięcy, proszę Państwa, i to jest siła tych metod. Oczywiście one nie są pozbawione wad, jak wszystko, i wymagają bardzo dużej ostrożności. To do Państwa zachęcam, żebyśmy zawsze bardzo ostrożnie podchodzili do tego. Czyli w Webster, proszę Państwa, już po czas powoli zbliża mi się do końca. Wystarczy, że w opcjach zaawansowanych wybierzecie cechy słownikowe, modelowanie tematyczne czy wektory dystrybucyjne i otrzymacie te inne metody generowania cech związane z semantyką, żeby można było. A reszta użytkowania jest podobna do tego, co Maciej wspominał. Tu przykład działania, tam jest taki włączony, gotowy, bardzo prosty, szybko działający przykład z Wikipedia, tylko wybranych jest kilka tekstów, więc ostrożnie z wynikami, bo ich jest mało. Ale na przykład mamy multizbiór słów, czy szczególnie atrakcyjne moim zdaniem wyniki są dla metody opartej o reprezentację wektorową. Jak jest taki czerwony kwadracik, oznacza, że te dokumenty do tych dokumentów były podobne. Widać tutaj silnie. No, zresztą to jest tylko przykład ilustrujący, że muzyka jest podobna do muzyki, polityka do polityki, a prawo do prawa. I o to chodziło, o pokazanie takich możliwości. Okej, okay, jest podobna do siebie, proszę Państwa, ale wtedy się pojawia pytanie badawcze, dlaczego jest podobne. Tutaj interpretacja nie jest taka łatwa, ale po pierwsze mamy już pewne możliwości, po drugie pracujemy nad tym usilnie. Można w Webster sobie kliknąć i wybrać analizę istotności cech. Czyli można dla grupy zadanej przez Was jako użytkownika, czy zaznaczonej na ekranie, można metodami statystycznymi typu testy statystyczne, czy metodami z uczenia maszynowego typu klasyfikator oparty o drzewa decyzyjne, spróbować zbadać, które cechy z tekstu, któreście Państwo wybrali, z tych wszystkich cech w tym wielkim, złożonym niestety narzędziu, jakim jest Webster, wybrać te cechy i zobaczyć metodami statystycznymi, które na przykład słowo jest bardziej charakterystyczne dla cechy. Wtedy można to interpretować. I takie cechy, jakim jest na przykład model językowy, ciężko interpretować, aczkolwiek nad tym pracujemy. Mam nadzieję, że przy następnym szkoleniu będziemy w stanie pokazać Państwu wnioskowania z tych najbardziej zaawansowanych metod, jakimi jest BERT, co nie jest zadaniem trywialnym, nad tym się głowią naukowcy z całego świata, jak interpretować działanie sieci głębokich. Analogicznie jak poprzednio, też nie tylko, tylko polski, też mamy inne języki, jest troszeczkę inny adres, zresztą ML najczęściej dodawany, wtedy macie Państwo możliwość wyboru różnych języków.
Proszę Państwa, też mamy WebSty trochę pod innym wydaniem, które nazywa się WebSIM i tam można sięgnąć. Podobne rzeczy, ale wszystko razem, nie trzeba ustawiać mnóstwa opcji, można się pobawić. Te podstawowe metody, czyli stylometria, cechy słownikowe, tematy i modele wektorowe są jednocześnie liczone. Ja nie pokażę tego na żywo, bo dużo jest liczenia i nie pokażę tego na żywo w tej chwili, bo czas nas goni, więc chyba muszę przejść do podsumowania. Proszę Państwa, już się pokazało. Potrafimy, proszę Państwa, jeżeli dostarczycie nam oznaczony korpus, pod warunkiem oczywiście, że korpus będzie odpowiednio duży. Ja tu używam słowa odpowiednio tendencyjnie. To wszystko zależy od sytuacji, co to znaczy duży, więc nie zawsze wyniki mogą być satysfakcjonujące, ale często są. Zbudować dla Państwa dedykowany klasyfikator, czyli pracujecie nad częścią swoich danych. Jeżeli nam się uda zbudować klasyfikator, to można te tagi automatycznie przypisać tej części, która nie była ręcznie robiona, a ta ręczna praca jest droga. Zresztą ona dla nas jest najważniejsza. Ja zawsze mówię studentom, że mamy tylko jeden problem w analizie danych. Dane i ich opis, czyli metadane tak naprawdę. Jak mamy tego odpowiednio dużo, to sobie jako informatycy i dobrze opisanych radzimy, ale tak, rzeczywistość nie jest taka, że to jest dostępne. Jeżeli nie mamy tych tagów, możemy spróbować metodą eksploracji danych automatycznie wyciągnąć te tematy. Topic modeling, zbadać istotność cech, porównać podobieństwo WebSty. Narzędzia, o których tu wspomniałem, lista, tak żeby było, i przede wszystkim zachęcamy do współpracy. Zdajemy sobie sprawę, że te narzędzia są skomplikowane w użyciu. Często Państwo sobie wrzucacie i nic nie wychodzi. Ja często mogę się domyśleć dlaczego. Grupowanie wymaga cech, wymaga odpowiedniej ilości danych. Jeśli Państwo wybierzecie cechy, których nie ma w tekście, to ich nie będzie, więc grupowanie nie nastąpi. Więc niestety to, albo istety, bo ja się bardzo cieszę, że w tym wszystkim jest człowiek. Także jeszcze raz taki wielki apel, chyba który był powtarzany przez nas zawsze, zapraszamy do współpracy. Coś nie działa, nie wiecie, napiszcie maila, my naprawdę odpowiadamy. Jak nie do mnie czy do Maćka, jest Janek, który odpowiada zawsze i wszędzie, nasz tutaj najlepszy asystent użytkownika. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania. Jedna, dwa udało mi się odpowiedzieć. Jeszcze jest teraz już jedno pytanie czeka. Jakie długie teksty są OK? Jeśli mamy kilkanaście wywiadów, około 8 tysięcy słów każdy, to czy one się nadają do takiej analizy tematycznej? Tak. Odpowiedź moja brzmi. Prosta jest. 8 tysięcy słów nawet jest dużo, bym powiedział, w aspekcie modelowania tematycznego. Trzeba byłoby się zastanowić, czy czasami nie warto tych tekstów podzielić, prawda? Bo te metody działają na zasadzie współwystępowania czegoś w tekście. Więc jeżeli tych tematów będzie, w każdym tekście będą wszystkie tematy poruszane, bo często tak niestety przy wywiadach może być, bo pytacie Państwo o to samo wszystkim, to może być problem. Pamiętajcie, że tu chodzi o to, żeby pewne słowa były w innych, w pewnej grupie tekstów, a inne w innych. Tutaj może być problem przy wywiadach, jeżeli każdy dostał to samo pytanie i te same słowa się powtarzają. Natomiast jeżeli odpowiedzi są, nawiązują do różnych rzeczy, to będzie lepiej. Aczkolwiek wywiady to jest rzecz, która nie jest prosta z mojego doświadczenia, bo narzędzia typu Tagger nie były uczone na tego typu tekstach, więc tam popełniane są błędy, ale z ochotą nad tym popracujemy. Dziękuję. Dalsze pytania. Jak ktoś z Państwa chciał zadać pytanie głosowo, to prosiłbym o naciśnięcie przycisku. To nas jest raise hand. Podniesienie. Kolejne pytanie. Czy bawiliście się już Państwo na przykład bazą abstraktów? Nie bawiłem się z bazą abstraktów dla języka polskiego, bo się nie bawiłem, o tak bym powiedział. Natomiast abstrakty są właśnie idealnym zadaniem. Tak naprawdę, bo nie było czasu trochę na spełnienie, modelowanie tematyczne zostało wymyślone dla abstraktów. I tutaj bardzo dużo prac takich wzorcowych jest na abstraktach, w szczególności na abstraktach dla języka angielskiego. Więc akurat modelowanie tematyczneśmy puszczali, żeby tylko sprawdzić, czy to działa na abstraktach. Działa. Również zajmowaliśmy się takim zadaniem pod tytułem
przypisania artykułów naukowych do tematu, właśnie z abstraktów, akurat teksty były pobierane z któregoś z wydawnictw takich, powiedzmy, typowo z obszaru inżynieryjnego, matematyka, nauki techniczne, i tam wyniki są rewelacyjne. Te systemy uczące potrafią wręcz ze stuprocentową dokładnością przypisać, co jest matematyka, fizyka, chemia. Jeżeli mówimy o takim mniejszym podziale, jak jest w informatyce, jakieś głębsze podziały, to nie jest tak idealnie, ale też bardzo dobrze. To są wyniki rzędu 90%. Także jeżeli Państwo byście, też grupowałem kiedyś abstrakt na jakąś jedną z konferencji, ale to była nieduża ilość, to było 100 abstraktów, więc wtedy to modelowanie tematyczne, ale to akurat może pomóc organizatorom większych konferencji na podział czy zobaczenie, o czym jest konferencja. Takie rzeczy robiliśmy, użytkownicy byli zadowoleni, takie punktowe pomoce. Dziękuję. Kolejne pytanie. Czy możliwa byłaby analiza dyskursu i wyodrębnienie jakichś wspólnot dyskursywnych na podstawie sposobu mówienia? To znaczy temat jest ten sam, ale inaczej się o nim mówi. Czy może takie teksty są już zbyt podobne, żeby dało to jakieś sensowne wyniki? Tutaj trzeba byłoby, to znaczy kwestia jest jak w ogóle, ten pierwszy problem to jest podziału na bloki dyskursu i podziały, chyba że mamy już podział na wypowiedzi, wtedy to bardzo upraszcza, bo podział tak, żeby trafić w granicę między wypowiedziami może być kłopotliwy. Dwa, kwestia jak długie są te wypowiedzi i oczywiście są, znaczy tak, no, oczywiście dla meta krótkich wypowiedzi również może nawet można próbować inaczej się o nich mówi. Znaczy przy krótkich wypowiedziach to trudno właśnie, to mamy trudności w ustaleniu modelu, w uzasadnieniu modelu tematycznego. Też stylometryczne cechy nie działają, ponieważ mamy za mało słów. No chyba tutaj byłby jednak bezpieczne rozwiązanie to jest położyć większy nacisk na ręczną, wspomaganą różnymi statystykami, analizami, ręczną analizę. I możliwość zastosowania metod automatycznych, kwestia ilości danych, które myśmy mielibyśmy do wytrenowania modelu. Moglibyśmy, gdyby było odpowiednio dużo, zobaczyć, czy jakieś cechy właśnie stylometryczne, gramatyczne, słownikowe są charakterystyczne dla danej grupy, żeby to było oznaczone. Takie metody w tej chwili też rozwijamy, bo no, mamy trochę intuicji, co by było z tych cech, które obserwujemy, takim rzeczą odróżniającą, chyba że autor pytania, no, jako znający temat, prawda, może stwierdzić, że chyba to jest, nie wiem, jakaś forma gramatyczna, ja czyli wymyślam całkowicie, to znaczy jakieś specjalne słowo, czy specjalna grupa słów. Więc albo mamy pogrupowane to z wiedzy eksperta na jakieś właśnie różnego rodzaju sposoby wypowiedzi i my możemy poszukać z polacją danych, czy cechy, które potrafimy wygenerować, są cechami, które są skorelowane z daną grupą. Pytanie kolejne, jeszcze z wczoraj. Czy teksty drukowane niemiecką szwabachą, frakturą, mogą być również przetwarzane? Czy pytanie jest, nie wiem, o tak brzmi odpowiedź. Znaczy, wszystko, co my wytwarzamy, czy tutaj pokazujemy, zakłada, że na wejściu mamy tekst. Jeżeli OCR, który sobie z tym poradził, a to jest problem, i zrobi, to jest sprawa oczywista. Natomiast pozyskiwanie danych automatycznie przetwarzanych w sensie rozpoznawaniem znaków, to nie jest sprawa trywialna i moim zdaniem nie da się tego zrobić automatycznie, ale się zrobić półautomatycznie. To znaczy po prostu przejrzeć potem trzeba te teksty. No. Koniec, kropka. Nie ma publicznie dostępnych chyba. W ogóle szwabachy to w ogóle wątpię. Era faktury. Tak, bardzo byśmy prosili przyjść do nas z tekstami. Kiedy mamy już teksty w postaci cyfrowej, no to w tym momencie fraktura już znika, no bo po prostu mamy zapis w języku niemieckim, wtedy jesteśmy w stanie już pomóc. Tak.
Generalnie, proszę Państwa, skupiamy się na tekście, natomiast oczywiście coraz bardziej pracujemy nad tym w tej chwili w ramach nowego projektu, żeby, no bo wszyscy, duża część osób chce pracować na tekstach w sensie z obrazu, prawda? Ale to nie jest prosta sprawa i automatyka tutaj zawodzi. Profesor Pawłowski na przykład w tym chronokorpusie skanował tekst, oczywiście po polsku i tak dalej, ale jego doświadczenie uczy, że no, trzeba potem te teksty poprawić, bo automat. Mamy już ostatnie, znaczy tak, ostatnie pytanie w tej sesji, bo nie chciałbym przytrzymywać osób, które chcą się udać do sąsiedniego potoku. To może szybko odpowiedź i potem zapraszamy Państwa do dyskusji, która będzie się odbywała na tym kanale. Grupy tekstów 7-10 tekstów, najstarszy pakiet z 1981 roku, każda kolejna grupa pisana co 5 lat do 2021 roku, długość tekstów zróżnicowana, 5000 i więcej słów, wszystkie łączy Olimpiada Języka Polskiego, dzielą poszczególne tematy, konkursy, autorstwo. Intuicyjnie wyobrażam sobie, że to materiał, który mogłabym w ten sposób analizować. Pytanie, czy intuicja mnie nie zawodzi? No, jak najbardziej. Myślę, że tutaj większość naszych metod można do tego zastosować. Oczywiście, jeżeli te teksty już mamy w postaci cyfrowej. Tak, to jest bardzo ważne założenie, które jest niemym założeniem trochę w naszych narzędziach. Ale tak, wydaje się, że tu nie powinno być problemu. Tak, dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu za udział w wykładzie.